Cześć, Piotr Kowal, agent nieruchomości. Słońce dzisiaj niesamowicie świeci. Pozwolicie, że założę okulary słoneczne, bo inaczej nie będę Was widział. Jestem dzisiaj w miejscowości Krzczonów, to jest miejscowość w gminie Tokarnia, położona jakieś około 3 km od węzła, od Zakopianki węzła w Pcimiu. Pokażę Wam dzisiaj ten budynek, który jest za mną. To jest budynek komercyjny z przeznaczeniem na bar, na mały hotel, bo tam można kilka pokojów urządzić. Budynek oczywiście jest do remontu, natomiast bardzo dużym plusem tej całej nieruchomości jest położenie jej, czyli przy tej drodze, która prowadzi tutaj od Zakopianki, tak jak powiedziałem, z węzła Pcim w kierunku Jordanowa, w kierunku Suchej. No to zapraszam Was na tour. Pokażę Wam najpierw z zewnątrz budynek. Budynek jest czterokondygnacyjny, przy ziemię, parter na wysokości drogi, tutaj widać auto przejeżdża akurat, i dwa piętra, czyli piętro i poddasze użytkowe. Budynek, co widać, uległ kilka lat temu pożarowi tutaj na górze, to nie da się ukryć, pokażę Wam za chwilkę to ze środka jak wygląda, natomiast wydaje się, że konstrukcyjnie to no, całość nie ucierpiała, prawda? No wiadomo, jest to budynek do remontu, ale ściany wyglądają tam całkiem porządnie. Działeczka nie jest duża, ona ma 4 ary, ciągnie się tutaj tak jak droga, czyli granica drogi, tą podmuróweczką i zaraz za dom plus do drogi tam dalej. Wyjdę na drogę teraz. Nie wiem, czy na drodze będzie słychać, dlatego może powiem tutaj. To jest taki podjazd techniczny, nazwijmy to, do tego budynku. Budynek ma balkony na każdej w sumie kondygnacji. To jest... Na południe są zwrócone, także tutaj bardzo ładne nasłonecznienie. Tutaj na górze jest parking, to jest od strony drogi, to jest parking dla klientów. Tablica reklamowa, baner, który też należy do tej działki. Na drodze pewnie nie będzie słychać nic. Droga jest dość ruchliwa. No ale ona... Tak wygląda. No na szczęście nie mamy dużego ruchu w tej sekundzie, zawsze mam jakieś szczęście. Obejdę najpierw dookoła budyneczek, a potem wejdziemy do środka. To jest zejście do przyziemia, za chwilkę tam pójdziemy. Taka weranda ładna, samochody jeżdżą po drodze jak widać. Kolejne zejście na dół do przyziemia. Część drewniana, bo to jest tak skonstruowane, że ta część jest częścią murowaną, a tu się zaczyna część drewniana. Działka się tutaj kończy. Dalej nie będę wychodził, bo przez słońce nic nie zobaczymy. Ok, to teraz idziemy do przyziemia. Jesteśmy w przyziemiu w tym momencie. To jest ten podjazd techniczny, o którym mówiłem. Taka mała weranda. No bałagan tutaj panuje, nie da się ukryć. Natomiast wygląda tak na w miarę sucho. To jest duży hol. Tam jest piwniczka jedna. Bo pod przyziemiem znajduje się... Spróbujemy światło zapalić. Znajduje się jeszcze dodatkowo takie dwie piwniczki. Na podłodze jest terakota. Tutaj są wyjścia na zewnątrz jest. No i drugie pomieszczenie w przyziemiu. Mogą być zaadaptowane na jakiś klub na przykład. Stropy betonowe. A
Ok, przenosimy się teraz na poziom parteru. Po drodze jeszcze zajrzeliśmy na balkon, bo chcę jeszcze powiedzieć tutaj o jednej istotnej rzeczy z punktu wykorzystania tego budynku, czyli z punktu jego atrakcyjności pod względem komercyjnym. To, na co patrzycie, to jest boisko w Krzczonowie. Krzczonów ma tutaj kilka drużyn, bo ma, z tego co wiem, i juniorów, seniorów, także tutaj w sezonie odbywają się, nie wiem czy co tydzień, ale bardzo często odbywają się mecze, więc to jest również potencjalny klient tutaj tego obiektu. Tam dalej, tutaj słońce mi świeci w ekran, spróbuję tak zrobić. W każdym razie dalej jest jeszcze taki plac zabaw, siłownia. Także myślę, że to jest bardzo atrakcyjne pod względem biznesowym. Ok, idziemy dalej. Jesteśmy w tej chwili w głównej sali. No, światło dzisiaj nie sprzyja robieniu materiału. To jest bar, wyjście też na werandę, znaczy, przepraszam, na balkonik. Tutaj była urządzona taka, no, całkiem fajna klimatyczna salka. Tam jest na wprost pomieszczenie takie małe gospodarcze. No to służyło tak, jak widać, zresztą jak bar kiedyś. Kuchnia. Zaplecze z werandą. Pomieszczenie takie biurowe, można nazwać. Na podłodze płytki, poza kilkoma to tutaj takimi pękniętymi w nie najgorszym stanie. Sufit. Kaloryfery panelowe, w sumie wymieniane niedawno chyba, bo to widać, że w dobrym stanie. Grzanie tutaj, grzanie budynku jest piecem, to jest piec taki, tak jak to pani powiedziała, tutaj właścicielka na wszystko, czyli węgiel jakiś miał, drewno, tego typu rzeczy. Bo jeżeli chodzi o media, to media tutaj są bardzo, są, bo teraz tak. Woda jest z własnego ujęcia, bo w Krzczonowie tak jest. Energia elektryczna, siła, wiadomo, odprowadzenie nieczystości do zbiornika własnego. Jakaś instalacja monitoringu tutaj kiedyś była. A to jest wejście na górę. No to idziemy na górę. Schody betonowe tutaj na tą część, znaczy na tą kondygnację. Duże znowu pomieszczenie. Wyjście na balkon. No z tej strony cisza. Tutaj przeznaczony kawałek na jakąś łazienkę był, bo generalnie tutaj były dwa pokoje takie, no, noclegowe. Pierwszy pokoik, drugi pokoik. Niestety światła tutaj nie ma. Balkon prowadzi dookoła budynku. Drewnem wykończono, jakimiś panelami. Podłoga też w nie najgorszym stanie. Były jakieś ścianki działowe kiedyś, ale widać, że
Już ich nie ma. Częściowo tutaj mamy okna. Na tym poziomie okna są PCV. W całkiem dobrym stanie. Balkonowe też. No poza tym jednym. Ok, to idziemy teraz jeszcze wyżej. Tutaj na poddasze prowadzą już schody drewniane. To słychać na pewno. Budynek murowany, jak widać, z pustaków. Ukryty blachą trapezową. Myślę, że konstrukcja dachu no jest do wymiany. To nawet nie myślę, tylko tutaj widać, bo to po pożarze jest. Okna też PCV-ki. Tutaj gdzie są oczywiście, bo nie wszędzie są. No i rzut okiem, a to tam będzie łatwiej dojść. Widok na ładne góry. Jeżeli szukasz jakiejś nieruchomości właśnie pod taki obiekt komercyjny typu bar przydrożny, sklepik, małe pokoiki do noclegowe, takie do wynajmu, myślę, że powinieneś zainteresować się również tym obiektem. Cokolwiek potrzebujesz załatwić na rynku nieruchomości, zapraszam do kontaktu ze mną. Odwiedź również moją stronę internetową www.piotrkowal.pl.